Ziemia Wałbrzyska niejedną tajemnicę jeszcze kryje, tym razem zupełnie przypadkowo w masywie Włodarza na wysokości Rzeczki Górnej odkryto magazyn pocisków, najprawdopodobniej pochodzących z czasów II wojny światowej. Prowadziliśmy pracę przy istniejącej studni, która zasila budynek poniżej. No i w trakcie tych prac przez przypadek zostały odkryte pociski artyleryjskie, które były gdzieś tutaj schowane nie wiadomo od jakiego okresu czasu. Sposób ukrycia depozytu, zamaskowanie i ślady wokół tajemniczej skrytki mogą wskazywać na to, że pociski ważące co najmniej kilkanaście kilogramów każdy, zawierające trotyl, zostały w tym miejscu ukryte dość niedawno i przygotowane do zabrania. Obserwując miejsce znalezienia tych pocisków i miejsce, które jest obok z dużą rozkopaną dziurą, miejsce ukrycia tych pocisków, wychodzi na to, że ktoś sobie przygotował te pociski wstępnie do zabrania. Można by stwierdzić, że pociski zostały zamaskowane, ale przy obecnej pogodzie, gdzie wiatr rozwiał liście, zostało to znalezisko odsłonięte w naturalny sposób. Wybuchowym znaleziskiem zajęła się policja i saperzy.